Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z Bajchu i wracamy do poszukiwania pierścienia. Jesteśmy w drugim akcie. Frodo przed chwilą był znaleziony przez Nazgulę, w tym wodza Nazguli. No ale udało mu się uciec. Dostał trochę korupcji, dostał chyba 5 czy łącznie? 3 łącznie chyba dostał. Jest niedaleko tak naprawdę. Zobaczymy, czy Nazgulę podejmą trop. Zaczynamy kolejny dzień. Więc przejdźmy od razu do akcji. Gandalf, raczej Frodo. No Frodo musi się ruszyć, więc Frodo jest na 7 obszarze, to jak nam karta mówi jest kropką, czyli dalej jest tutaj na 26. Jeśli chodzi o Gandalfa, Gandalf chce przyjść na 30, żeby zrobić drugi zwyczyn, więc ruszy się na pole numer 41. Aż się zielony nadgór przewrócił z wrażenia. No i pytanie. Co zrobią nadgóle? Nadgóle będą potrzebowali wypatrywać. Więc chyba nie spytać się, czy on jest w piątym regionie, to pytają o ostatni numerek wpisany. To już jest 6 region. Nie, to jest dalej 5 region. Tymi dwoma, ten, czyli to jest 5 region, czyli Frodo cały czas jest w 5 regionie. To już mniej więcej wiedzą, żeby było śmieszniej. Jestem w stanie pomyśleć, bo jedyne co, to jakby tutaj jakimś sposobem doszedł, to byłby w 6 regionie. Pytanie o region im się tak bardzo, raczej o wypatrywanie. Odcinek im się bardzo nie opłaca. Więc mają trochę wypatrywania w kościach, także on się ruszy jedno pole i spyta się, czy Frodo jest w sektorze 5A. Frodo nie jest w sektorze 5A, jest w sektorze 5C, jak wiemy. Więc teraz ten się ruszy jedno pole tutaj i spyta się, czy Frodo jest w 5D. I wiemy, że Froda nie ma w 5D. Więc niebieski się ruszy. Bo jeszcze może być w 5B, powiedzmy, więc spyta się, czy Frodo jest w 5C. Tutaj wiemy, że Frodo jest w 5C, bo jest dokładnie na tym polu, na którym stoi Nazgul. Na polu numer 26. No ale tego Nazgule nie wiedzą. No i też to może być Gandalf, ale też wiadomo, że ani Frodo, ani Gandalfa nie ma ani tu, ani tu. Tutaj może być Frodo lub Gandalf. Tak naprawdę jeszcze przydałoby się potwierdzić to tutaj szukając. Mają jeszcze jedno przeszukiwanie. Ten będzie tutaj i on ma darmowe polowanie, więc on będzie polował. Czyli polowanie też trzeba sprawdzić, czy pytanie czy pewnie wyjaśnia, czy obszar zajmowany obecnie przez aktywnego nadgóra choć raz figuruje w dzienniku podróży Froda. Tak, czyli czy Frodo był na 24? No i według karty widzimy, że był na 24. Nie jest to obszar, w którym jest teraz, ale wiedzą, że jest gdzieś tutaj.
To był dzień, pierwsza akcja dnia. Teraz jest druga akcja dnia. Rondo się ruszy. Ósme pole, czyli ósme pole to jest na pół numer 28 w tym miejscu jest. Gandalf wejdzie na pole numer 30 i powie, że tadam, udało mi się dotrzeć do szarego rozlewiska. I czy my mamy jakieś karty do zagrania? Nie, nie w tym momencie. Więc on wejdzie tutaj i zrobi swoje darmowe polowanie. Więc wiemy, że jest tutaj, był kiedyś. Teraz mogłem sobie policzyć mniej więcej. Ruszył się 8 razy. My wiemy, że z dwójki, więc raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wiemy, że tutaj by nie było. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie mógłby dojść tutaj. I ten się ruszy tutaj. Wejdzie na szare rozlewisko, bo czemu nie? I ten przesunie się tutaj. No i teraz on się ruszy, ruszy się. Frodo się musi ruszyć w nocy, żeby uciec do pola numer 28. Będzie na pole numer 29. Gandalf pobiegnie na pole numer 41. Z powrotem będzie próbował go ratować. Na górze wiedzą, gdzie on jest, bo ten może zrobić raz, dwa, zapolować tutaj, bo widzą ślad. I to jest ostatnie, nie jest ostatnie miejsce, ale jest miejsce, gdzie Frodo mógłby, gdzie Frodo był. Więc teraz to wiedząc, on może zrobić raz, dwa. To jest jedyne pole praktycznie, gdzie chyba mógłby być. Nie liczyłem nawet dobrze i wyda kość polowania. I tak jest tutaj Frodo na numerze 29. Przepraszam, jest na numerze 28. Ruch nie, dziewiąty ruch, nie przestawiliśmy tego. Dziewiąty ruch jest na polu 29. Specjalnie przestawiliśmy, żeby nie złapali go tutaj. Złapali go tutaj. Więc teraz ten pójdzie raz, dwa. To jest karta, którą chcemy zagrać. Tak jest. Wydamy to polowanie, żeby zagrać kapitana 9 i dodać jedną czerwoną trójkę do worka. Bo to jest idealny moment na to, ponieważ zaraz będziemy polować. No i ten wejdzie sobie raz, dwa, dwa tutaj. No i polujemy. Polujemy na Froda. Dwa żetony. Mam obydwa. Wyciągnięte nawet. Oko i trójka. Więc oko na pewno przyjmiemy. Ląduje obok i zwiększa o jeden. A trójki na pewno nie przyjmiemy, ponieważ zagramy, czy to był Gandalf. I wyda jeden żeton drużyny pierścienia, aby anulować efekty polowania. Czyli ta trójka, którą właśnie przed chwilą dorzucili, nas górę dorzuciły. Wraca z powrotem do worka. No i Frodo musi znowu zmienić. Cofa się jedno pole, czyli na ósemkę. Na ósmym polu. Tutaj byłby na polu numer 41.
Pole numer 41 pewnie nie jest. Jest idealnie pod zielonym tym. Jest dokładnie tutaj, czyli idealnie pod zielonym Nazgulem. Pole numer 8 na tej karcie. To jest pole numer 19. Czyli to jest tutaj na samej górze, gdzie jest tylko jeden Nazgul. I nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł, żeby tam pobiec. Tak zrobimy. Przejdziemy na pole numer 19. To jest ósmy ruch jego. Żetony usuniemy z planszy. To jest ten problem wodza Nazguli dla Froda, że on ma tą darmową akcję polowania zawsze. No już tutaj ma polowanie. A nie, to jest ten. Dobra, on nie ma na swojej chyba kości w ogóle. On ma jeden żeton, znacznik polowania, nie wiem po co. Więc to była noc i to był koniec tej nocy, więc teraz czas na fazę przygotowania. Czyli my dobieramy dwie karty. Pierwszą to jest nie widzą jasnego światła. Zagraj podczas tury światła dnia, odrzuć jedną kość akcji upiorów pierścienia z wynikiem miecza. Ok, przydatne. I czy to mógł być Gandalf? Wyda jeden żeton pierścienia, aby anulować efekt wypatrywania. No też ok, w sumie, bo teraz pewnie będą więcej wypatrywać. Na górę dobierają kartę, piątą. Na krainie kładzie się cień. Zagraje się jakiś nazgul, znajduje się na polu połączonym z żetonem śladów. Gracz powiernika pierścienia musi albo podnieść o 2 punkty poziom zepsucia Froda, albo pozwolić aktywnemu graczowi upiorowi pierścienia dobrać 3 karty czarnoksięstwa. No, to byłoby dobre, jakby mieli mniej kart. Bo na razie mają za dużo. Właśnie są na limicie. No i sprawdzamy, co nam wyjdzie w kościach. No i tutaj widzimy specjalny symbol przeszukiwania, wypatrywania. I to pozwoli wodzowi Nazguli zapytać się, czy to faktycznie jest Frodo czy Gandalf. Frodo dostaje jeden żeton za wolę narodów. Więc nie dostanie na początku dnia. No i czas na następny ruch. Dziewiąty ruch Froda. Jest teraz na polu numer 33, jest tutaj. Potem będzie szedł na 34, tak, na 34 będzie szedł do siwej woli. A więc Gandalf jest na 41, czego nikt nie wie, ale wiedzieli, że się pokazał, ujawnił się na 30 niedawno. Więc Gandalf pójdzie do góry na 42. Próbuję dać jak najwięcej czasu Frodowi, jak może. Czy mamy jakieś karty do zagrania? Mają mi jeden miecz w sumie. No ale też nie wiedzą, gdzie jest Frodo w tym momencie. Nie wiem, jak oni to zrobią. Mają kartę. Nie. To działa. To średnio zadziała, ponieważ będą wiedzieli mniej więcej, jak zaczął Frodo.
Dobra, czyli zielony się ruszy. Najpierw zagra kartę za Czarne Księstwo, niech będzie. I ta karta mówi, zagra, jeśli Frodo znajduje się na polu 8 lub dalszym toru ruchu, jest na 9 w tym momencie. Gracz Powiernika Pierścienia musi wybrać obszar, który znajduje się w dzienniku podróży Frodo i umieścić na nim żeton śladów. Wybranym obszarem nie może być obszar początkowy, ani obszar, na którym już znajduje się żeton śladów, więc to da im, że gdzie zaczynał. Czyli zaczynał na dwójce, nie możemy tam umieścić. Na jedynce potem to też jest startowy, więc nie możemy. Możemy, żeby jak najmniej wiedzieli, na siódemce postawić im żeton. Ale to powoduje, że wiedzą, że pewnie gdzieś będzie na górze. I teraz jak to zrobić? Nie przewracaj się. Ty przejdziesz tutaj. Zrobisz wypatrywanie? Nie możesz zrobić wypatrywania. Możesz zrobić wypatrywanie. Pan zrobi normalne wypatrywanie i się spyta, czy Frodo ostatnim miejscem jest 5C. Nikogo nie ma w 5C w tym momencie. Więc będą wiedzieli, że go tutaj nie ma. Ten pójdzie na ostatni most. No i przeszuka, ale to nic nie da. Ten zrobi, ten wejdzie tutaj na wszelki wypadek. Frodo ruszy się na 10 pole. To dużo nie zmienia, jest 33, oni wiedzą, że tutaj był, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tutaj prawdopodobnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Znowu tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli znowu tutaj. Czyli oni podejrzewają, że on jest na polu numer 33. Ten się ruszy tutaj. Ten się ruszy na ostatni most. Gandalf się ruszył? Gandalf się nie ruszył. Czyli Gandalf biegnie na pole 37. Ten wejdzie też na pole 37, a ten wejdzie tutaj. Jest jakaś karta, którą oni chcą zagrać. Nie ma nic ciekawego, co oni chcą zagrać. Teraz decyzja, czy Frodo 11 ruchem się ruszy? Nie, to będzie kropka, czyli dalej będzie na 33 polu. Więc Frodo odpocznie w tym ruchu. Zagra Atelas, czyli wyda jeden żeton drużyny pierścienia, aby obniżyć zepsucia o jeden punkt. Dzięki Samowi obniży jeszcze jeden, czyli z dziewiątki spadnie na siódemkę. Gandalf zaś biegnie na pole numer 27. Nie jest w stanie go uratować przed tym, więc wybiegnie na pole numer 36 i tu pobiegnie.
Albo nawet nie, na pole numer 39, czyli do brodu nad Berną, więc wyda swój żeton. Ujawni się, że jest na pole numer 39, co zwiększy o 3 łącznie zepsucie Froda, czyli do 17 może dojść. 18 można usunąć, jeżeli Gandalf wyjdzie z planszy, ale wtedy sam Frodo zostaje na planszy. Podnosi to poziom zepsucia maksymalnego o 1, ale nie jest to dobre zbyt. No i dobra, teraz Nazgule. No oni wiedzą. Ten pójdzie, wyda polowanie. I oczywiście Frodo tu jest. Piąte pole. Tak, to jest jeszcze pole numer 33, więc on dojdzie, ale stanie sąsiednie, nie będzie wchodził na to pole. Ten się cofnie tutaj. Muszę się jakoś rozstawić, ten pójdzie tutaj. No i znowu mamy sytuację, kiedy Frodo został znaleziony. Z dwóch Nazguli. Znowu w tej dwójce jest wódz Nazguli. Jest jakaś karta, którą jeszcze chcieliby zagrać. Nie. Więc dwa żetony po raz kolejny. Mam dwa. I dwa. Nie jest to dobrze, ale chyba będziemy musieli to przyjąć. I tak kiedyś będziemy musieli je przyjąć. 5 nas postawi na 12. Jest sporo. No, ale zobaczymy. Zaryzykujemy. Weźmiemy te 5, bo to i tak będzie do nas wracać. Szczególnie ta trójka, po raz drugi znowu wylosowaliśmy ją. Frodo się cofa jedno pole na dziewiątkę. I gdzie może być? Dziewiątka to jest clean. Czyli cofnie się tutaj. To jest ciekawe. Dziewiątka to jest pole numer 33. Czyli tutaj, gdzie są wszyscy. Czyli pójdziemy do cleanu. Karta jest odrzucona. Frodo pojawia się w klinie. To zrzucamy. Planszy. No i mamy fazę przygotowania, czyli dobieramy dwie karty, czyli mamy pięć znowu. Glorfindel. Umieść jeden żeton sprzymierzeńca na ostatnim moście. Następnie przesuń dowolne. Dobrze. I rozkaz Elronda. Umieść jeden żeton sprzymierzeńca na obszarze w regionie 6B lub 6C, czyli tu albo tu. Następnie, jeśli na polu połączonym z brodem na Bruinen, czyli z pola numer 39, gdzie Gandalf biegnie, a nawet jest. Znajduje się jakiś nadgul, przesuń dowolny znajdujący się w grze żetony sprzymierzeńców. W sumie ten nadgul się znajduje, sąsiadujący, więc działa ta karta. Nazgule dostaną jedną. Chowa mocy i strachu. Zagra, jeśli kość akcji wodza Nazguli nie znajduje się w grze. Weź kość akcji wodza Nazguli, ustaw ją na wynik miecza lub pościgu i dodają do dostępnych tego dnia wyników kości akcji. Kiedy ta kość zostanie zużyta w grze, w grze nie ma wodza na zgóry, usuń ją z puli kości. Czyli de facto możemy dwa razy wykorzystać chyba tą kostkę. I jeszcze rzucimy na koniec wszystkimi. Więc mamy trzy poszukiwania. Było magia, magia była, magia. Gdzie jest ta ręka? Gdzie? Dwie magie i dwa polowania.
Na karcie postaci jest napisane jak byk. Wynik kości wodza Nazguli może być wykorzystywany przez każdego gracza upiorów pierścienia. Nie wiem skąd mi się wzięło, że tylko on może to wykorzystywać. Ok. To trochę zmienia. Nie ma żadnych wildów, ale Frodo ma jeden żeton, więc jeden dostanie. No i tyle na dzisiaj. To było poszukiwanie pierścienia. Jak widzicie, z górą idzie całkiem dobrze. Frodo jest na 15 poziomie zepsucia z 17, więc nie jest to zbyt dobrze. Tym bardziej, że idzie prosto na nas góra, bo przecież najłatwiej jest ominąć Nazgula, idąc prosto na Nazgula. Więc nie wygląda to zbyt dobrze dla Froda. No, ale zobaczymy. Tymczasem ja byłem z Bajchu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że słyszymy i widzimy się w następnym odcinku. Także do usłyszenia. Cześć.